Ja już przeżyłem jeden rozwód i odciąć przeszłość grubą kreską, żyć w teraźniejszości na 100%, wydawać płyty, Fil 5. Piotrze, dla zespołu Fil wyjątkowy rok, bo jubileuszowie. Oficjalnie świętujecie 15-lecie na scenie, ale tak patrząc od założenia zespołu, to jest 17 lat, więc dlaczego ta 15? To dwa lata były na rozruch, na rozgrzewkę, na granie po różnych eventach, granie różnych coverów, docieranie nazwy, bo było Q2, było Kupicha Band, stanęło na Fil. Jesteśmy po 15 latach, wasz wierny sługa Piotr Kupicha, zespołu Fil. Fajnie przeżyć 15 lat na scenie. 15 lat w blasku fleszy, gdzieś tam okrzyknięty no, sukcesem nieraz, wiele nagród, wiele się działo w ciągu tych 15 lat, ale tak jak sam wspomniałeś, te dwa lata na rozruch, a pamiętasz takie chude lata, kiedy to trzeba było po prostu grosz do grosza i nie dało się wyżyć z tej muzyki? Takie chude lata. Wiesz co, jeszcze jak zaczynałem w 2000 roku w zespole Sami, bo tam zaczynałem swoją przygodę muzyczną, wydaliśmy piosenkę Lato 2000 i wtedy przez pierwszy sezon, potem była Stokrotka, To ja bodajże, to był tytuł piosenki. Później wydaliśmy też drugą płytę, to był 2001-2002 rok i pamiętam, że te pierwsze lata, jak zacząłem działać muzycznie i graliśmy dosyć sporo koncertów z zespołem Sami. Właśnie przyszły takie chude lata, pamiętam 2004, 2005, 2006, to były takie, to właściwie nie za bardzo wiedziałem, w jakim kierunku cały zespół Fil podąża, cały zespół Sami podąża. I pamiętam, że wtedy powiedziałem, że kurczę, to jest niesamowite, ja tą historię chcę opowiedzieć, bo liderami zespołu Sami był Michał Laksa i Marek Sajnuk. I ja byłem u nich na spotkaniu, wtedy już ten zespół jakoś tak troszkę przestał działać. I powiedziałem im w 2004 roku, mówię, słuchajcie, jeżeli dacie mi 2000 zł, to ja wam będę pisał piosenki. Nie wiem, co wtedy miałem na myśli, ale oni nie przystali na moją propozycję, a ja założyłem zespół Fil. Pamiętam to jak dzisiaj, że Markowi właśnie zaproponowałem, mówię, to dajcie mi, to wtedy mógłbym po prostu poświęcić się tylko pisaniu, dajcie mi te 2000 zł miesięcznie, ja będę wam pisał piosenki. Słuchaj, wtedy pożałowali grosza, dzisiaj pewnie żałują, bo naprawdę na tym swoim zespole no, wypłynąłeś, masz się nieźle. Kolejne, mówię, jubileusze, przeboje, przede wszystkim przeboje. 15-lecie, tak, oficjalne 15-lecie. No i góra przebojów, fantastyczne duety. Też miałeś taki, zanim przyszedł taki moment zespołu Fil, też gdzie byście na topie, też miałeś taką fajną przygodę z Iwoną Węgrowską. Ta piosenka też była taka pokonaj siebie, bardzo taka ku pokrzepieniu serc, prawda? Fajny teledysk był ku pokrzepieniu serc. Zauważyłem, że ludzie bardzo często wracają do tej piosenki. Ona ma mocny przekaz motywujący, mocny przekaz pokazujący jasną stronę życia i rzeczywiście ta piosenka ma bardzo pozytywny i taki energetyczny wydźwięk, to potwierdzam, bardzo ta piosenka jest do tej pory lubiana. A grywasz ją na koncertach? Wiesz co, czasami grywam, no tylko nie mam żeńskiego, nie mam, to jest piosenka na duet, nie mam żeńskiego głosu, ale czasami z kimś z publiczności zagramy tę piosenkę. A skoro jesteśmy już przy duetach, no niedawno nagrałeś, można powiedzieć, że kwartet ze swoimi dzieciakami, ale do tego też wrócimy. To jest nasza chwila, kochanie, za twój uśmiech serce ci dam. Dziś ma być koniec świata, to nie nasza data, więc tańcz. Tak, Jagoda, Adaś, Jagoda 9, Adaś, dobra, już powiem 14, będzie miał w styczniu 10 stycznia, będzie miał 14 lat i Paweł najstarszy, 17-latek. Zabrałem całe towarzystwo do studia i powiem ci, że przez to, że mają różne zajęcia z muzyki, naprawdę dali radę.
Ale nie musiałeś długo namawiać? Sami chcieli? Sami chcieli. Sami chcieli. Przyjechała cała gwardia pod wezwaniem Kupicha i zaśpiewali naprawdę, naprawdę zaśpiewali fajnie. No na pewno słoń im na ucho nie nadepnął. A chciałbyś, żeby dzieciaki poszły w twoją stronę? Bo tak jak rozmawialiśmy, nie zawsze ta droga muzyczna jest samym pasmem sukcesów od początku, ale będziesz namawiał do tego, żeby jednak spełniali te marzenia muzyczne, jeżeli w nich, gdzieś tam w ich duszach gra muzyka, czy jednak będziesz odradzał ten zawód? Odradzam na pewno nie, to jest najpiękniejszy zawód świata. No, chyba, że moja mama twierdzi, że lekarz, ale ja uważam, że muzyk jest, to jest najpiękniejszy zawód świata. Nie ma piękniejszego zawodu, to jest po prostu spełnienie marzeń, granie dla publiczności, rozmowa z publicznością poprzez muzykę i ogólnie myślenie muzyczne czy pisanie tekstów, które potem łapią za serce, to nie lada wyzwanie, jeśli masz takie poczucie wewnętrzne, artystyczne, że chcesz to robić. Czy dzieciaki pójdą w moje ślady? Rodzic jest od obserwowania, niekoniecznie pokazywania palcem, co mają robić. I ja jestem na etapie obserwowania, widzę, jak się rozwijają, widzę, w jakim kierunku wychodzi tutaj u Jagody wokalistyka, średni gra na klawiszach, starszy jest DJ-em i piękne jest to, że jak nagrywaliśmy płytę Fil 5, bardzo często wracałem no, ze studia już tak pod wieczór i Paweł starszy zapytał się, czy może jechać tam z ekipą, zagrać do takiego klubu, bo na DJ-ce. Ja mówię, no to jedź. I podjechałem do tego klubu i tak sobie wyobraziłem, jak grał, miał mnóstwo emocji w sobie za konsolą, a ja stałem tak troszkę z tyłu, żeby go nie peszyć, tylko pomachałem i tak naprawdę to człowiek jest bardzo dumny, że dzieci idą w takim fajnym kierunku, po prostu dobrze się rozwijają, są zdrowe i mają dobrze poukładane w głowie. Czyli nie sprawiają problemów, nie chodzisz do szkoły na wywiadówki i nie wstydzisz się. Właśnie w ogóle czegoś takiego nie ma. Dzieci są kumate, można powiedzieć, że są kumate. Mają dobre oceny i ja na przykład musiałem się w domu uczyć matematyki, a bardzo często jak oni zrobią zadanie w szkole, no to już potem w domu nie muszą się uczyć, fajnie, pozytywne to jest. Ty w ich wieku byłeś bardziej zbuntowany? Raczej tak, ja myślę, że ja miałem więcej w sobie buntu, ja teraz nie chcę słodzić, kadzić i w ogóle jakiś laurek wystawiać, ale Wagary były jakieś? U mnie były wagary, ale zauważyłem, że na przykład kiedy, nie wiem, no, dzwonię na przykład do Pawła, nie? Tak uparłem się na tego Pawła, ale na przykład kiedy dzwonię do Pawła, on już jest starszakiem, prawda? Czyli on już ma 17 lat, już jest wyższy ode mnie. To na przykład kiedy nie może odebrać, tak odzwania, to jest niesamowite, ale to bardziej to opowiadam jako taka anegdota przy herbacie, bo to jest, że na przykład mówi, przepraszam, nie mogłem odzwonić, odzwaniam. No kurczę, 17 lat chłopak, super, naprawdę jestem pełen podziwu dla takiej, no, dla kulturki, bo ze mną to różnie bywało. Jak byłem młody, każdy był zbuntowany, kupiłem sobie glany, kupiłem sobie jakieś tam różne rzeczy. Raz się bawiłem w skinheada, raz się bawiłem w punka. Także wszystko przerabiam. Znaczy, które z twoich dzieci najbardziej ciągnie do sceny? Odpowiedź jest, myślę, że największą gwiazdą sceniczną już teraz jest Jagoda, która naprawdę bardzo uwielbia śpiewać, uwielbia scenę, uwielbia tańczyć. Ona tak po prostu pięknie tańczy, że wydaje mi się, że może ją scena też w jakiś sposób wciągnąć.
No wiadomo, ten świat jest niebezpieczny, bardzo niebezpieczny. To powiedzieć, że w jednym z wywiadów, że udało ci się uniknąć jakichś tam używek i większych tutaj dramatów w twoim życiu nie było, ale to jest świat, który wciąga. Na pewno świat, który wciąga, kiedy jesteś przez parę lat codziennie w innej miejscowości, ile dni w miesiącu tyle graliśmy. Trzeba też o tym pamiętać, ja jestem bardzo przeciwnikiem narkotyków. Ja nienawidzę narkotyków i widziałem różne sytuacje takie branżowe i muszę przyznać, że to nie jest to nie jest po prostu dobre i teraz nie chcę też jakby kogoś tam specjalnie pogrążyć, ale i krótko współpracowaliśmy z byłym tam menadżerem czy mężem Edyty Górniak, który jeśli nie bierzesz, to nie wiesz, że nawet oni biorą. To jest właśnie najgorsze jest to, że te osoby, one pewność z siebie budują poprzez jakieś takie sztuczne używki. No i potem też miałem taką jedną osobę, z którą współpracowałem i też tego nie wiedziałem i tutaj muszę przyznać, że na pewno to jest równia pochyła, można tak powiedzieć, równia pochyła i te osoby na pewno to prowadzi do destrukcji po prostu ciała, mózgu człowieka. A czy córka towarzyszy ci czasem na jakichś koncertach? Bo niektórzy artyści... Pewnie, już była na scenie, wskakuje na scenę, jest pewna siebie, wchodzi na scenę, przywita się, to pomacha. A teraz będziemy Nasza chwila, kochanie, wykonywać na koncertach. No przecież to jak inaczej. Czyli pojedzie w taką dłuższą trasę. No jak będzie chciała, to pojedzie, ale wiem, że dzieciaki mają swoje przyzwyczajenia. Też wiem, że dzieci muszą mieć więcej spokoju niż trasa koncertowa, czyli najlepiej swój pokój z domkami, z lalkami. Bo jeden z muzyków kiedyś mi powiedział, że tak jego żona mówi, a ty masz taką lekką, fajną pracę. Więc zabrał tą żonę, kiedyś spakował w trasę koncertową taką, gdzie miał 5 koncertów dziennie. Po tygodniu już nie chciała jeździć i już go o nic nie podejrzewała. Ja myślę, że nasza praca jest naprawdę wymagająca. Przede wszystkim rola wokalisty czy rola frontmana jest na tyle wymagająca, że trzeba stać przed publicznością, trzeba z tą publicznością rozmawiać, trzeba być naprawdę blisko publiczności, żeby ta publiczność po prostu cię chciała. To jest, musisz lubić ludzi, musisz kochać ludzi, musisz mieć sympatię do ludzi, musisz śpiewać piosenki całym sercem. To jest zarazem przepiękne, jak przepiękny jest mój zawód i bardzo mocno wykańczające. Pamiętam, że te piski w uchu, które miałem, no to są takie rzeczy, które po koncercie, bo jak grasz w takich słuchawkach, no nie jest to prosta sprawa. No, z drugiej strony te piski pod sceną i te fanki później za sceną, to też jest naprawdę niezły sprawdzian dla związku, bo naprawdę te wszystkie wasze żony, partnerki mają nie lada problem właśnie te podejrzenia różnego rodzaju. Ja już przeżyłem jeden rozwód i jeden wystarczy. Już odrobiłem zadanie domowe i już nie wiem, co życie przyniesie, bo tego nie wie z nas nikt. O przeszłości najlepiej odciąć przeszłość grubą kreską, żyć w teraźniejszości na 100%, wydawać płyty, film 5, a no, przyszłość się nie martwmy, bo i tak na nią nie mamy wpływu. Ale twoja obecna żona jest zazdrosna o fanki, czy po prostu kiedyś zabrałeś ją na koncert, tak jak mówię, zobaczyła, że po prostu... Zabrałem ją na koncert i stwierdziła, że nie ma dla niej konkurencji. To bardzo pięknie, zresztą piękna kobieta, nieraz widzieliśmy was też razem gdzieś na zdjęciach, więc i mama twojej wspaniałej Jagódki, więc mówisz, że to już... Córeczki. Córeczki, a powiedziałam, co powiedziałam? Ślicznie, ja tylko tak podłapałem, że córeczka. No jedyna córeczka, tak córeczka jest. Tatusia? No to na pewno, córeczka, tatusia, tuli, to jest po prostu podstawa.
Ale też fajnie udało wam się tak stworzyć, że właśnie, no mówisz, zebrałeś, masz dwóch synów z poprzednią żoną, tak, Jagódkę z Eweliną i udało wam się tak jakoś w miarę fajnie funkcjonować, czyli że... W moim przypadku klasyka rocka. Patchworkowa rodzina. Klasyka rocka, jest klasyka rocka, klasyka rock'n'rolla, czyli norma wyrobiona. No i no, jesteś... Znamy takich, co mają inne normy, ale u mnie norma wyrobiona. Norma wyrobiona, ale też no, mimo wszystko gdzieś tam nie odcinasz się od dzieci, masz fajny z nimi kontakt i to się właśnie liczy. Wyśmienity. Ja myślę, że to jest absolutna podstawa. Dzieci to jest najpiękniejsza rzecz, która nas mogła spotkać. I to mam po moim ojcu. Mój ojciec zawsze podglądał nas, podglądał swoje dzieci. Tak jak on robi, jak nas podglądał, na ile nam pozwalał, na ile nas kontrolował, ale w sposób taki, żeby nie zabierać nam przestrzeni, dokładnie staram się robić tak samo, czyli obserwuję, jestem dla nich, lubię spędzać z dzieciakami czas i myślę, że to jest klucz do tego, żeby cały czas sprawować na tym, w tym okresie wychowawczym pewną taką kontrolę i być bardzo, bardzo blisko, no ja jestem bardzo, jako ojciec. A bracia rozpieszczają siostrę? Wiesz co, powiem ci, że mają super przelot, żółwiki, piątki, przybijają różne, mają jakieś różne swoje przywitania. Oprócz tego nawet powiem, że widać, że Jagódka jako taka księżniczka, nie? Ma tak, że tak podgląda chłopaków, bo oni mają długie włosy. Z takimi opaskami, wiesz, takimi tymi. Oni mają takie długie włosy. Muszę przyznać, że tak księżniczka tak lubi, że tak powiem, w ich towarzystwie dobrze się czuje. A może stworzą kiedyś taki Kupicha Band, nawiązując do poprzedniej nazwy twojego zespołu? Albo ku trzy, jak trzy osoby, to ku trzy. Wiesz co, niech stworzą dobre podłoże dla siebie i my stwórzmy jako rodzice dobre podłoże dla swoich dzieci. A w jaki sposób jeszcze świętujecie to 15-lecie? Co się będzie działo? W przyszłym roku Traska, będziemy grać piękne koncerty, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Nowa płyta Fil 5 z gośćmi Sebastian Riedel, Jerzy Styczyński z zespołu Jam, Anna Bratek i będziemy po prostu grać, prawdziwa, żywa. Myślę, że takich płyt na rynku już nie ma, takich, gdzie muzycy są pasjonatami swoich instrumentów i ja jeszcze do tego coś tam zaśpiewam. I co ważne, zespół Fil, jeżeli chodzi o zmiany personalne, tam też się nie działo zbyt wiele, prawda? Właściwie nic się nie działo. Cały czas jesteśmy w tym samym składzie. Michał Nowak, Michał Opaliński, Łukasz Kożuch, Piotr Kupicha. Gramy, kurczę, mamy taką naprawdę, tak już nawet abstrahując już od tego, że my jesteśmy dosyć zorganizowani też pod kątem i koncertów, i organizacji, czyli po prostu przez to mamy sporo grania, nie? Bo wiesz, o co chodzi, mamy dobrą organizację tego. Tak. Wracając jeszcze do waszych początków, wiem, że w jednym z wywiadów wspomniałeś, że zdarzało wam się grać za dwa piwa na głowę. Oczywiście, na samym początku, kiedy zaczynałem grać, to miałem może z 17, 18, 19 lat, to przychodzimy do baru i mówimy, czy możemy tutaj zagrać, no możecie zagrać, to wpadnijcie, tam zagracie 3 sety po godzinę, ale ja wam płacę piwkami. No to dobra, no to po ile tych piw? No to na was jest 5, to macie 10 piw na barze. No i wtedy było po 2 piwa, ale zabawa była po prostu wyśmienita. Pamiętam te pierwsze koncerty jeszcze przed zespołem Sami, to by ten zespół się nazywał Sun City. To myśmy grali w takiej knajpie Szafa w Katowicach, niedaleko tam tych wszystkich knajp, gdzie Rysiek Riedel też przesiadywał, w tej knajpie Blues, tam to zaraz ulica dalej była. I cała ekipa była na stole, a szef nie miał nad nimi zapanować, chciał ich po prostu pozdejmować, bo oni wszyscy stali tak jakby na stole.
ten szef chodził i tylko złaźcie, oni wszyscy skakali, a myśmy I get knocked down, but I get in, you never gonna keep me down. Tam po prostu tam ogień leciał. A pamiętasz swoje pierwsze duże pieniądze zarobione na muzyce i co sobie za nie kupiłeś? Były takie pieniądze. Wiesz co, chyba tak za bardzo to nie pamiętam, żebym w ogóle na coś tam przehulał, ale takie powiedzmy takie pierwsze, to co sobie kupiłem, to kupiłem sobie motor. I ten motor był taki droższy i to pamiętam, że to był taki mój jedyny wybryk, taki za pierwsze pieniądze. A na chwilę obecną jestem ogromnym fanem inwestowania w stare samochody i jestem wielkim fanem motoryzacji z lat 90. To w takim razie jakie fury liczy twoja kolekcja? To już będzie wiocha.pl, jeśli wymienię, ale mam marki, które są, to są samochody, które są rodzynkami i które warto już trzymać w garażu, bo już mają wartość kolekcjonerską. Masz specjalny garaż, czy gdzieś wynajmujesz? Mam taki specjalny garaż, gdzie te samochody przytrzymuję. Mam od BMW M5 po Porsche. A jakiś Rolls? Nie, Rollsa nie mam, bo jestem za młody. Okay. Ale może kiedyś ten. To dziękuję ci. Ale byłeś też jeszcze mówcą motywacyjnym i tę robotę rzuciłeś właśnie dla muzyki. Pracowałem tak pomiędzy zespołem Sami a zespołem Phil w 2006 roku, jak powstawaliśmy. No to rzeczywiście pracowałem w firmie doradczo szkoleniowej i byłem odpowiedzialny za imprezy zewnętrzne, za eventy, za pracę w zespole poprzez wspinaczkę wysokogórską. Są te wszystkie moje uprawnienia wysokogórskie. Trochę żałuję, że się już nie wspinam, ale zbyt dużo jest pracy muzycznej, żeby chodzić po górach, a góry wymagają jednak mega skupienia. W tym roku planowaliśmy z chłopcami rysy, ale ze względu na sytuację, na kontuzję zadzwoniłem i było tak przykro, kurczę, tak mi było przykro, jak zadzwoniłem, że po prostu sobie załatwiłem na piłce nożnej. No ale takie przypadki chodzą po ludziach i po prostu... Przynajmniej mecz był udany. Kurczę, czy ja wiem, już się tak wkurzyłem na tego Achillesa, że już nawet nic nie pamiętam, ale po prostu pamiętam, że latałem tam i z powrotem. Myślałem, że jestem Robertem Lewandowskim piłki nożnej, ale niestety źle przyjąłem piłkę. No i załatwiłeś się na kilka miesięcy, ale niestety, na szczęście nie wyklucza to cię ze sceny, prawda? Tak, na scenie jest ogień i scena to dobre miejsce.